trwa operacja Mistrzostwa Europy do lat 21 w Polsce. Stadion w Białymstoku, 13 dzień października 2015 roku. Polska gra dzisiaj z Rumunią. Jeśli chodzi o ten nowy projekt Marcina Dorny, to jest mecz numer 3. Zaczęli w Kielcach od bezbramkowego remisu ze Szwecją. Potem przyszło zwycięstwo nad reprezentacją Izraela 3-1. To są warunki atmosferyczne. Teoretycznie 8 stopni. Ta temperatura odczuwalna dzisiaj na Podlasiu zdecydowanie niższa. Natomiast dzisiaj mecz numer 3. Naszym rywalem drużyna Rumunii. Raz jeszcze Państwa witamy. Wojciech Kowalczyk. Mateusz Borek. Patrzymy od razu na tabelę grupy 5 eliminacji Mistrzostw Europy do lat 21. Rumunii w tej chwili na miejscu 2. Za Bułgarią, przed Walią, Danią, Armenią, Luksemburgiem. Oto zestawienie reprezentacji Polski w bramce z numerem 1 Drągowski. Linia obrony od prawej strony 4 Kędziora, 14 Dawidowicz, 17 Jach z numerem 2 po lewej stronie Jaroszyński. Następnie z 6 Uryga, przed nim z 10 Lipski. Po prawej stronie z 13 Mazek, po lewej z 19 Kownacki i dwójka napastników ustawiona tak pionowo. 7 Piątek i numer 9 skuteczny w rywalizacji z Izraelem Stępiński, zdobywca 2 goli. 2 gole, 1 asysta, Piątek 1 gol, 2 asysty, także to się sprawdziło, było mnóstwo sytuacji, zobaczymy w dzisiejszym spotkaniu. I zestawienie drużyny rumuńskiej w bramce z numerem 12 Laurentiu. Jeśli chodzi o linię obrony, od prawej strony numer 4 Dobrosablewicz, numer 6 Miron, numer 2 Akim, z numerem 14 po lewej stronie Mitake. Druga linia dwóch defensywnych piłkarzy, 13 to Picjan, numer 5 Nedelcearu, dalej przed nimi z 20 Kalkan, po prawej stronie z 10 Enceanu, z numerem 18 po lewej Iwan i na szpicie z numerem 17 gracz Stiły Bukaresz, wicelidera Ligi Rumuńskiej Tudorie. Był w kadrze na Mistrzostwach Świata w 1998 roku, a teraz już Mazurek Dąbrowskiego. Pewniej to zwycięstwo 3-1, 3 bramki strzelone w drugiej połowie, to też pokazały, że drużyna będzie grała przez 90 minut o zwycięstwo. Stępiński. Kami stał Damian Podleśny. Kalkan. Kalkan, no i to jest wykorzystanie przy piłce Andreas Kalkan. 35. minuta spotkania. Czy tak samo Kalkan? Jaroszyński, no to czas na gracza rezerw Benfiki Lizbona. 6-9 spotkań, jedna bramka w tym sezonie. Dawidowicz nad bramką. Podniósł się Mazek, poczekali będąc przy piłce nasi reprezentanci, czy konieczna tutaj będzie pomoc lekarza, zgranie Stępińskiego, strzał z dystansu. To taka próba dosłownego przedarcia się przez te zasieki obronne reprezentacji Rumunii. Koniec pierwszej części spotkania. Ostatni gwizdek w tych pierwszych 45 minutach Tomasza Kwiatkowskiego. Na razie wielkiego futbolu nie ma. Jest walka, jest determinacja. Ten mecz we fragmencie dla Polaków, we fragmencie dla Rumunów. Czekamy na zdecydowanie lepszą drugą część tego spotkania. 0-0 w Białymstoku. Usłyszymy się za kilkanaście minut. Dobrosablewicz. Teraz ładnie Rumuni, Iwan! Jaroszyński. No, nie. Tak nie wolno, nie w tą stronę. Kalkan, szansa Rumunów na spalonym Tudorie. W Białymstoku w rywalizacji naszej drużyny młodzieżowej z drużyną Rumunii. Otrzymujemy informację, że za chwilę Michaj Wodut z Voluntari nam się zamelduje, a tymczasem okazja Rumunów! U20 i U19, także dyrektor federacji chce mieć tych wszystkich młodych piłkarzy na oku, a teraz Lipski. Omoni
To jest 28-29 metrów do bramki Rumunów. Kownacki spróbuje. Tak jest, Kownacki. Kłopki, no, miał kopnięcie z dalszej odległości. Stępiński. Kownacki. Środkowanie na pole karne. 5 minut już minęło. Po upływie 90. Jeszcze Kędziora. Ostatni gwizdek sędziego. Długo zwlekał z decyzją Formella na stadionie w Białymstoku. Polska remisuje z Rumunią 0-0. To jest trzeci mecz w tym procesie budowy właściwej reprezentacji na finały piłkarskich Mistrzostw Europy Polska 2017. Mamy remis 0-0 ze Szwecją, mamy zwycięstwo z Izraelem 3-1 i dzisiaj bezbramkowy remis przeciwko reprezentacji Rumunii. Śmiem twierdzić, że z tych trzech spotkań, które widzieliśmy, chyba dzisiaj jednak spotkanie najsłabsze.